Chcę mu się zrewanżować, dlatego że wygrał walkę przez to, że uderzył mnie poniżej pasa, a nie wygrał ją uczciwie. Clean body shot. Dominik go down and the stop. Oh shit. But when you look the video and two nice body shot finish. Zadora idzie po zwycięstwo. Zadora idzie po mistrzowski pas. I know Zadora a long time, but I think it's not ready for me in the fight. To dobrze, że jest pewny siebie. Każdy z nas wchodząc do klatki musi być pewny siebie, bo inaczej nie ma sensu tam wchodzić. A zobaczymy, czy jego pewność siebie będzie na takim wysokim poziomie, jak przyjmie pierwsze kopnięcie na udo, albo jak zejdzie po pierwszej rundzie do narożnika. Ten kluk umí jenom kopnout low kick, má špatný box a špatnou obranu. Jak sobie vizualizuje tą walkę? Na pewno chciałbym ją wygrać przed czasem. Kiedy znajdzie się ku temu okazję, to na pewno ją wykorzystam. A mój przeciwnik będzie szukał nogi w piątym cyklu. Zadora i Hunanian, dwa różne i odmienne style, ale jest jeden wspólny mianownik. To czołowi kickbokserzy, jeśli chodzi o europejską scenę. Jestem przekonany, że we Wrocławiu zobaczymy K1 na najwyższym światowym poziomie. Przeważającym elementem w naszym pojedynku na pewno będzie moja siła fizyczna, mój wiek i mój spryt. Myslím si, že ta strategie bude stejná. Dominik má perfektní tělo pro to, abych tam trefil. Každý ví, z čeho slyní japonský dvář, že jsou to přepotenžné low kicky. Moje války ogląda się nastojąco, jsou emocjonujące, explozivné i ta walka będzie taka sama. Na sali tego pojedynku będzie pas mistrzowski Fen, który należy do Zadory, czyli najlepszego zawodnika w tej kategorii wagowej w naszym kraju. Czy japoński rywal weźmie rewanż na groźnym Czechu? Zadora versus Hunanian.